Witajcie moje kochane pieski! Z tej strony wasze fajerwerki. Ej, nie, no dobra, to jest jednak przesada. Czekaj, coś innego. O, wiem. Witajcie moje kochane ataki i paniki. Z tej strony Filip Heiser. No, fajnie. No i dzisiaj Izabeli po prostu zablokowali Zaken na J261 na stałe i to nie, nieprawda. Nie, nie na stałe konto dalej jest. Co ty kłamiesz? No tak, ale zablokowali konto, nie może na nie wejść, prawda? Ponieważ po prostu ktoś zhakował MSP i ją zablokował. I dzisiaj założymy Izabeli po prostu nowe konto, ponieważ nie ma aktualnie głównego konta żadnego, tylko gra na jakichś pobocznych po prostu i nie ma na żadnym VIP-a. Na koncie leśnego, bo on ma. Tak, na koncie leśnego. No. I dzisiaj założymy nowe konto, takie stałe już dla Izy. Super. Ale powiedziałem, wow. Ale ja mam talent. Dobra. O nie, oni byli nadzy. Masakra, co tu się stało? Dobrze, kochane misiaczki, tak, teraz mamy chłopczyka i dziewczynkę. Zinka jest oczywiście dziewczynką, więc tak i też i wybierze. A może jestem chłopakiem jednak, co? A może jednak nie? O, od razu piękna, po prostu ideał kobiety, ja bym zapisywał już, ja bym nic nie zmieniał. Jaka skóra różowa jakaś, nie? Różowa, no, ona jest najładniejsza. O, taka. Taka pomarańczowa najbardziej. O, tak, jak MWP. Poradnik, jak zrobić ładną początkową movie star. Teraz trzeba wybrać twarzyczkę. Ten los jest najładniejszy, przynajmniej według mnie. A dla ciebie? No właśnie, ten jest śliczniutki. A usta jedyne ładne to są te środkowe. A oczy już w sumie, te pierwsze są ładne i te ostatnie. Aha, a czemu tej nowej palety tutaj, masakra? Nie wiem, żenujące bardzo to jest. Nie wiem dlaczego tak jest. Ale może dlatego, że początkujący ludzie by nie ogarnęli tych rzeczy, nie? Możliwe. No, o, czy damy jakieś fajne. Takie, ten szare są ładne, weź zobacz. Nie. Jak to nie? Nie, bo nie będziemy jak pewna osoba. Jak ty. Okej. O, zrobimy taką Tumblr girl, co ty na to? To jest Sebia, nie Sebiara, Boże, jestem jakiś głupi. To jest Karyna, no, patusiara, masakra. To musi te rzęsy z węgla jeszcze mieć. Jakie rzęsy? Brwi! Brwi z węgla, chciałem powiedzieć, przepraszam. Naprawdę? Ale ty jesteś głupi, masakra jakaś. Znowu będzie, że o, nie mamy scenariusza. Bo to nam scenariusz do takiego filmu? No właśnie, po prostu jesteśmy sobą dokładnie. I my nie potrzebujemy scenariuszy. Nie udajemy nikogo, w 100% naturalność. Tak, dokładnie. Boże, ale to jest brzydkie. Fuj! O, barsz czerwony. Według mnie najładniejsze z tego kreatora są te krótkie ostatnie, ale nie wiem. I te też są w sumie spoko, co wybrałaś. No, bo one są fajne. Dam jej takie rude. Oki to pa. Oki. Nie, tak? Ja się nie żegnam wcale. Dobra. O, ale ruda, rudałka. O Jezu, wiesz kogo mi ona przypomina? No, nie wiem. A wiem, dobra. Już wiem. No i za ogólnie z tym lookiem będzie w 25 najgorszych looków youtuberów. Mówię wam. Dokładnie. W drugiej części odcinka. Będzie mega śnie. Ładny jest ten kolor. Nigdy na niego nie zwróciłem uwagi. Kolor włosów? Tak, jakoś nigdy na niego nie zwróciłem uwagi. Zawsze jako rudy brałem taki obok blondu rudy. Te spodnie do tego pasują? Nie, nie pasują. Zaraz ty nie będziesz pasować. Krótkie spodeny weź, mówię ci. Ale ona na szczudłach chodzi jakich. No bo ona jest pajacem, tak. No to w sumie jak ty. Ale super. O, albo taka ten, spódniczka, no. O, dużo lepiej w tej spódniczce. Co, biała pewnie. No, biała, tak jak koszulka, biało-różowa. W sumie też możesz wprowadzić elementy jakiegoś czarnego, ale nie. Na razie białe. Outfitem zajmiemy się później. Takie kotki. No, mogą być. Poradnik, jak stworzyć ładną początkową movie star. Nie, trzeba brwi z węgla, a tutaj tego nie widzę. Mi się nie podobają to czarne brwi takie całe. Szkoda, że nie ma tego... A w sumie już o tym mówiłaś, ups. Tych wyborów kolorów, no bo tam są ładniejsze brwi, nie? Takie śliczne, oh my god. Dobra, nie staraj się już przy tej postaci początkowej, bo i tak zaraz ją zmienisz o 160, 360 stopni. Nieprawda, to są jakieś pomówienia, wypraszam sobie. Ok, zrobione. Prawda. I nikt to będzie z wykrzyknik... Zinka z Pinka. Lub wybierz którąś z listy. Magiczny szafir. Boże, tak jak Konrad Rubin szafir.
Nie mogę się zdecydować, wszystkie z techniki są po prostu takie świetne. I uwaga, czy będzie... O, jest, fajnie, hasło. Musisz podać swoim widzom. Tak, hasło to będzie Izucha Spinucha 4.6, tak? Możecie się logować, dzielić konto razem ze mną. To jest kłamstwo, ponieważ hasło jest zupełnie inne. Wcale nie, dlaczego ty kłamiesz? Co tu się zadziało? I w ogóle brązowe oczy by pasowały do tego looku, ale okiś. Ale wiem, że nikogo nie obchodzi. Chodzi moje zdanie. Robimy konto, ale fajnie. Ale słupi. Bo Iza jest już ponad miesiąc bez konta chyba, nie? Czy nawet więcej? Właśnie konto w sumie straciłam chyba 28 listopada, coś takiego. No i ogólnie zapraszamy na Instagrama Izy i zaraz wyślemy tam właśnie nick na Instastory, jaki Iza ma na tym nowym koncie, więc Instagramowicze mają lepiej, prawda? Wszystko wiedzą o moim nudnym życiu, nie? Ej, dobra, idę do kibla, jak się zrobi konto, to wrócę i nagrywamy dalej, pa! Omygy. No, w ogóle mnie nie widać. Wow, Iza, ale ty jesteś gwiazdą. Wow. Ale po co ty założyłaś pelerynę niewidzkę, skoro jesteś na czerwonym dywanie i wszyscy chcą cię podziwiać? A Pixie Store ukradli auto, bo z nim nie przyjechała w ogóle biedna Pixie okradziona. To pewnie ta z MSP2 jej auto ukradła, bo teraz ona jest boginią, a nie Pixie. Ale słupi. Będę pierwszą osobą, która dawaj, będzie się miała znajomych. Szybko. Będę pierwszy. A nie, Pixie będzie pierwsza, ups. Ja już w sumie mogę im udostępnić to, nie? Ej, patrz, kto cię zaprosił do znajomych. W sensie jeszcze nie. Patrz teraz, masakra jakaś. No taki człowiek jeden. O, patrz, już tutaj się pojawił. O mój Boże, co to za I'm falling to pieces. O my gy. Jeszcze ma VIP-a, o Boże. O, mogę cię mieć teraz w Nike'ach w sumie. I co, wywaliłeś moje drugie konto? Znaczy... Nie, właśnie miałem tam, ale nie wiem dlaczego. O mój Boże, pierwszy poziom. Wow, i patrzcie, to tylko za przyjęcie mnie do znajomych. Masakra. Widzicie, jakie macie luksusy za po prostu moje zaproszenie do znajomych? Wbijacie nawet dwa levele. Masakra jaka. Masakra. Jeszcze krapę wbierzcie, to wbierz trzeci. Wbierz trzeci? Poczekaj, bo mam lak. Aha, ej, nawet ci ten kraf nie przyszedł. Pokidać. Musicie przyjąć do najek, bo no. No, bo wszyscy muszą wiedzieć, jakie jesteśmy najlepsi. Dokładnie. Psia, psi takie. I jeszcze jedno, bo nie mam miejsca wolne. O, Dexit! Nie spodziewałam się tego po tobie. Oczywiście nic się nie zmieniło i Iza jest dalej dziewczyną Konrada, czyli Konka, to tylko taka giera, mówi Star Planet, proszę nie brać. W ogóle tego. Wiesz, że niektórzy myśleli, że właśnie nie jestem z Konkiem, przez to co pisałem, że żeby nie pytali o nasz związek i w ogóle. Aha, oki. No, serio, tak było. Głupota trochę według mnie, ale oki. Wow, mam 8%, ale fajnie. O nie, jeszcze te dźwięki z telefonu. Zrzew z telefonu. A to Feller westchnął seler. Boże, ten odcinek będzie długi. Ile ja go będę montować? Nieważne. To bardzo dobrze. Prawda, że lubicie długie odcinki u swojej ulubionej youtuberki Zinka? Jak tak, to zostawiajcie łapki w górę. A jak nie, to też zostawiajcie łapki w górę. Już ci wysyłam pierwszy. Patrzcie, ja będę po prostu pierwszym serduszkiem, pierwszym znajomym, pierwszym najlepszym przyjacielem i pierwszym prezentem. Jeszcze zaraz będę pierwszą wiadomością i w ogóle. Jeszcze teraz będę pierwszą wiadomością. Aha, 24 jest, więc nie będę pierwszą wiadomością, bo cisza nocna, a nie jest już pierwsza nawet u psik. I teraz nie dawajcie prezentów na zakrętne, bo no na tamto konto nawet nie mogę wejść. Tak, teraz głównym kątem Izy jest właśnie zywykrzyknik.nk, więc tylko jak chcecie coś dać, to tam. Dokładnie. Izie będzie bardzo miło, jak będziecie ją zapraszać i pomagać w levelu i w ogóle. U którego VIP-a kupujemy na rok? Tak, na rok. I dostaniesz taki ładny pakiecik Pixel. A szkoda, że na tym zwykłym VIP-ie na rok się nic nie dostaje w sumie. No i tak jest drogi w sumie, więc sens. Nie, nie, nie telefon komórkowy. Przelew bankowy. Mega. O, już mi prezenty ktoś daje, tak. Dostałeś już od kogoś prezent. No, słodziaki. Ale kochanych masz widzów. Dobra, i teraz wybieramy kolorki. Masz już jakieś na oku? Nie jestem pewna. No to, panie Dersit, jak ci się podoba? Tak. Dobrze, to gotowe. Ale słuchajcie, już skończyliśmy, tak? Wow, naprawdę.
Odbierz, już nie zmieniaj kolorów, bo nikt tego nie chce widzieć. Weź ubierz ten pakiet, mówię ci, to dobry plan. No, dają mi prezenty, kochani widzowie, kocham was wszystkich. Ale wiecie, kto dał pierwszy prezent? J.A. Zaraz zobaczymy. Przekonamy się zaraz. No to zobaczymy. Jezu, ile tych leveli wbije? No nie narzekaj tak. No, masakra. Mam nadzieję, że będą jakieś goldy, bo to najcenniejsze unikaty. Zagrając się, co dostanę za piąty poziom na MSP. Ale będzie hejt, omegy, masakra. Zobaczymy, kto mi pierwszy dał prezent. To od końca musisz zobaczyć. A odpowiedź to jest I'm falling to pieces. I to on dał właśnie pierwszy prezent. Jakby ktoś nie wiedział. O, faktycznie. Złodziak jesteś. Otwieramy po kolei, tak na faście. I pokażę po prostu, kto co dał. Wow, ile prezentów, kurde. Wow, ale dużo. I wiesz, po odcinku ja ci wbijam na konto i pchlarza ci wbijam, nie? No top. Znaczy co? Kto to powiedział? Tutaj nie będziemy robić żadnych takich nieuczciwych zagrań. Ale ja mam od stycznia 2020, a ja myślałam, że... Ale co masz? No, że jak zrobię przed godziną pierwszą, konto założę, no to wiesz. Ale fajne rzeczy, mega. Dzięki. Tu też, dzięki. O, ty mi spodenki drip dałeś. O, super. Oj, szósty poziom już mam, ale fajnie. No, już zaraz 101 po prostu. No to byłby już koniec tego odcinka. No, mam nadzieję, że wam się podobał. Jak tak, to miło by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Follow na Instagramie. Jak będzie dużo łapek, to nagramy warca bez dersitem. O, tego się nie spodziewałam po tobie. No, ja nie chcę kupować nic. Spadajcie ode mnie, masakra. Ale od ciebie hajc wymuszają, masakra. No, ale pa. Oki to pa.